Witam Państwa. W dniu dzisiejszym chciałabym zaprezentować Państwu możliwość wykorzystania narzędzia informatycznego e-Risk do przygotowania oraz monitorowania realizacji planów postępowania z ryzykiem, czyli działań, które podejmowane są w celu ograniczenia ryzyka poprzez zmniejszenie wartości prawdopodobieństwa jego wystąpienia lub też negatywnych skutków. Nasza firma PBSG, to firma, która świadczy kompleksowe usługi doradcze, kluczowe w obszarach zarządzania, takich jak bezpieczeństwo organizacyjne, bezpieczeństwo teleinformatyczne, IT, ciągłość działania, zintegrowane zarządzanie procesami. Naszym kluczowym obszarem zainteresowań jest ryzyko. Świadczymy tutaj usługi doradcze zarówno w kontekście ryzyka operacyjnego, jak i ryzyka nadużyć. W ramach wszelkich wdrożeń wykorzystujemy zarówno nasze autorskie oprogramowanie, jak e-Risk czy Smart, jak również najlepsze dostępne na rynku rozwiązania, takie jak chociażby IDEA. Stosunkowo dużą słabością wielu systemów zarządzania ryzykiem jest etap końcowy, czyli podejmowanie działań w odpowiedzi na ryzyko. Często plany postępowania z ryzykami krytycznymi albo w ogóle nie powstają, albo co gorsza są opracowywane, ale w żaden sposób nie monitoruje się, czy zostały wdrożone, z jaką skutecznością oraz jakie efekty przyniosły. Dlatego też tak istotne jest wykorzystanie odpowiedniego narzędzia informatycznego, które umożliwi z jednej strony analizowanie ryzyka, z drugiej zaś zapewni bieżący dostęp do wdrażanych działań ograniczających ryzyko oraz informacji o statusie tychże działań. Do aplikacji zaimplementowano przykładowy model zarządzania ryzykiem, stworzono odpowiednie definicje, plan postępowania z ryzykiem oraz sprawozdanie z realizacji planu postępowania z ryzykiem. Dzięki takiemu działaniu w każdej chwili możliwe jest zweryfikowanie, czy dla danego ryzyka opracowany został plan postępowania i jaki jest jego status. W tym celu należy rozwinąć formularz danego ryzyka oraz przejść do odpowiedniej zakładki plan postępowania z ryzykiem i rozwinąć formularz w tej definicji. W ramach formularza planów postępowania z ryzykiem gromadzone są informacje takie jak opis działań w odpowiedzi na ryzyko, termin realizacji tychże działań, jaki jest szacowany koszt wdrożenia działań ograniczających ryzyko, kto jest odpowiedzialny za realizację tychże działań, informacje na temat tego, czy dana propozycja została przyjęta do realizacji, jakieś odpowiednie uzasadnienie, komentarz. Oczywiście jest to jedna z możliwych opcji, jeśli chodzi o plan postępowania z ryzykiem. Narzędzie jest na tyle elastyczne, iż może tutaj przyjąć każdy plan, wzór planu postępowania z ryzykiem, jaki jest stosowany w organizacji. Do każdego planu mamy dodatkową definicję sprawozdania z realizacji planu postępowania z ryzykiem i w tymże formularzu gromadzone są informacje odrębne na temat tego, jaki jest status realizacji planu postępowania z ryzykiem, jakie działania w rzeczywistości zostały wykonane, kiedy te działania zostały wykonane. Uzasadnienie przekroczenia terminu wdrożenia działań, rzeczywisty koszt realizacji działań oraz osoba, która wykonała dane działania. W celu uzupełnienia takiego formularza należy wybrać klawisz Oceń i poprzez wprowadzenie, wypełnienie odpowiednich pól wprowadzane jest, wypełniany jest formularz. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy zapisać zmiany. W zależności od nadanych uprawnień inna osoba może wprowadzić modyfikacje, zweryfikować wprowadzone informacje poprzez klawisz Zatwierdź ocenę. Każdy użytkownik po zalogowaniu do aplikacji lub za pomocą poczty elektronicznej jest informowany o konieczności przygotowania czy to planu postępowania z ryzykiem, czy też uzupełnienia sprawozdania z wykonania planu postępowania z ryzykiem. Są to
monity oznaczone zielonym kolorem. Chcąc przejść do odpowiedniego planu postępowania z ryzykiem, wystarczy wybrać dany monit i analogicznie za pomocą klawisza Oceń uzupełnić odpowiednie pola. Po uzupełnieniu tychże pól za pomocą klawisza Zapisz wprowadzamy zmiany, a następnie zatwierdzamy ocenę. Dodatkowo właściciel ryzyka może zostać poinformowany za pomocą innego czerwonego monitu o tym, że jego plan postępowania został przyjęty do realizacji lub odrzucony. Menedżer ryzyka posiada natomiast możliwość przedstawiania zbiorczego rejestru planów postępowania z ryzykiem, korzystając z modułu analiza. Wygenerujmy takie przykładowe zbiorcze zestawienie. Chcemy przedstawić plany postępowania z wszystkich jednostek organizacyjnych. Układ, jaki aktualnie jest widoczny, jest zależny od modelu zarządzania ryzykiem, jaki został przyjęty w organizacji. Następnie wybieram atrybuty, które w analizie mają się, w tym zbiorczym zestawieniu mają się pojawić. Mnie interesuje opis działań, termin realizacji, szacowany koszt oraz osoba odpowiedzialna za realizację działań. Przechodzę do dolnej części ekranu i klikam klawisz Generuj. W ciągu kilku sekund wygenerowane zostało zbiorcze zestawienie. Wiem, które plany postępowania zostały, formularze zostały uzupełnione przez właścicieli, które wymagają jeszcze uzupełnienia. Dane te mogą zostać eksportowane również do pliku Excel. Analogicznie mogą zostać wygenerowane dane z zakresu sprawozdania, dzięki czemu na bieżąco możemy śledzić stan realizacji planów. Nie interesują mnie dane z planu postępowania, natomiast te ze sprawozdania to opis zrealizowanych działań, status, termin, uzasadnienie, koszt oraz osoba odpowiedzialna. I analogicznie klikam klawisz Generuj. Znów w ciągu kilku sekund menedżer ryzyka uzyskuje informacje na temat stanu realizacji tychże planów postępowania. Chcąc wygenerować plany postępowania tylko te, które zostały już zakończone, chociażby po to, aby zweryfikować ich skuteczność, możemy skorzystać z odpowiedniego filtra. Wybieram filtr dotyczący tylko zakończonych planów postępowania. Po dodaniu odpowiedniego filtra generuję zestawienie i znów w analizie widzę tylko te, które przyjęły status zakończony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne prezentacje.